TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Od czasu do czasu mogę być też Kamilem Maskiem, to jest żaden problem. Najważniejsze, żebym występował na boisku. Tak. Kilka lat temu, myślę, że tak około 2 lat temu zacząłem zauważać, że jest taki zawodnik i mam przyjemność teraz trenować z nim. Te 3 lata w akademii to wiele mi dały, to mogę od razu powiedzieć, bo tak jakby przeszedłem z jednej szkoły bramkarzy na drugą szkołę bramkarzy, które są zupełnie inne, więc dzięki temu wydaje mi się, że stałem się na pewno kompletniejszym bramkarzem, więc to jest na plus. Jak się idzie do szkółki jeszcze w wieku 16 lat, to można powiedzieć na pewno, że pojechałem tam jeszcze się szkolić, a nie już od razu występować w pierwszym zespole Feyenoordu. A dla Ciebie lub z czym się kojarzył, jak słyszałeś, że przyjedziesz tutaj, to jakie było dla Ciebie pierwsze skojarzenie lub Chorzów? Pierwsze skojarzenie, że to jest zespół, który co roku występuje w Ekstraklasie, który kilka lat temu naprawdę bił się nawet o czołowe miejsca w tej lidze. Więc na pewno to jest zespół zawsze niewymieniany w gronie faworytów do zwycięstwa w lidze, czy zajęcia pierwszych tak trzech miejsc, ale bywały takie lata, ostatnie lata, że naprawdę pokazywali się z bardzo dobrej strony i to jest klub, który na pewno nie boi się dać szansy młodym zawodnikom.